Dobrze. Witam wszystkich, ja się nazywam Dejan Acimowicz i opowiem dzisiaj o tym, jak... jestem programistą od niedawna w firmie Johnny Bros i programuję w Ruby. I dzisiaj opowiem wam swoją historię, jak to się stało, że do tego doszło. Podtytuł jest o tyle ważny, że jak tak sobie przejrzałem tą swoją prezentację, no to wiele z tych wniosków, czy tam porad, czy najważniejszych rzeczy, które z niej wynikają, dotyczy właśnie takich osób jak ja, czyli po 30, mniej lub więcej, z rodziną, bardzo często jakąś tam pracą, jakąś karierą, którą już mamy za sobą. Więc no, będzie to trochę inna prezentacja niż... Znaczy, będzie to trochę inna historia niż takich osób, które powiedzmy kończą studia i wchodzą dopiero na rynek. Na początku musi być disclaimer. Taki mały. Druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak sobie przeglądałem swoją prezentację, to właściwie nie wspominam w niej albo bardzo mało zwracam uwagę na najważniejszą rzecz, bo jest ona dla mnie właściwie tak oczywista, że nawet o niej nie pisałem. Cała ta historia i to wszystko, co się wydarzyło, nauczenie się programowania wymaga przede wszystkim bardzo dużo ciężkiej pracy i czasu. I o tym trzeba pamiętać. To są godziny, które idą w tysiące, bym powiedział, prawdopodobnie, albo i więcej. No i tu nie ma cudów. W sensie tego się nie ominie. Nie ma żadnych obejść, nie ma żadnych haków. To nie jest coś, co można w 5 minut sobie przerobić i już. To, o czym będę mówił, to jest bardziej pokazanie mojej historii, z której będzie można być może jakieś, mam nadzieję, wyciągnąć wnioski dla osób, które się zastanawiają lub są w trakcie takiej drogi, jaką ja przebyłem. Ale na pewno nie jest to instrukcja pod tytułem jak zostać programistą. Jeżeli ktoś się na to nastawia, no to się prawdopodobnie rozczaruje. Właśnie dlatego, że nie ma jednej najlepszej drogi. Nie ma czegoś takiego. Każdy pewnie tutaj z obecnych też miał różne drogi do chodzenia do bycia programistą. No i w związku z tym trzeba mieć indywidualne podejście. Czyli to, co u mnie zadziałało albo było wartościowe, niekoniecznie musi się sprawdzić u innych osób. I bardzo proszę nie wierzyć mi na słowo i wszystko sprawdzać najlepiej w kilku źródłach albo pytać ludzi, a nie ślepo kopiować. No, postaram się szybko przejść przez te rzeczy, ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. Najpierw pokażę wam, od czego zaczynałem, później historię swoją, tak chronologicznie przedstawioną, a później wylistuję jakieś takie ważniejsze sekcje, o których opowiem. No i jak to wyglądało, zanim to się wszystko zaczęło? Miałem wtedy 36 lat. Z wykształcenia jestem informatykiem, ekonomistą, zdaje się, mam w papierach. Studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim kierunek informatyka i ekonometria. To był przynajmniej w tamtych czasach kierunek, który kształcił wdrożeniowców. I też stąd wynikają pierwsze lata mojego doświadczenia zawodowego, gdzie byłem wdrożeniowcą systemów ERP i CRM. Na takich studiach
Jest trochę programowania, znaczy było. Mieliśmy nawet coś takiego jak Perl. Nie wiem, czy to jeszcze bywa gdzieś na studiach. Ale pamiętam Perla, bo jakoś w porównaniu do PHP mi się wyjątkowo podobał wtedy. No, liznęliśmy też takie języki jak na przykład Java, były bazy danych, także jakieś takie podstawowe rzeczy były. Pierwsze lata spędziłem jako wdrożeniowiec, a po tych mniej więcej 2 latach zostałem kierownikiem projektów i później team leaderem. No i trwało to ponad 11 lat. Mam żonę, w tamtym czasie żona była akurat w ciąży i jedną córkę wtedy miałem, znaczy cały czas mam, ale wtedy miała 4,5 roku. No, piszę o tym, czy mówię o tym, no bo jest to dosyć istotne, bo jak pewnie niektórzy wiedzą, no nie jest to łatwy czas, czy może być to niełatwy czas. I pewnie dla wielu osób może to być taka, powiedzmy, wymówka, że a to odłożymy sobie, to może nie teraz. Ale tak naprawdę jak spojrzę wstecz, to w każdym roku było coś, co mogłoby być taką, powiedzmy, wymówką i co mógłbym stwierdzić, że to jest zły czas na to, żeby albo mieć dzieci, albo nie wiem, kupić dom, albo właśnie zacząć się uczyć, czy zmienić karierę. Więc chcę tu dać przykład, że nawet w takiej sytuacji można to zrobić. Stan zatrudnienia, o tym też wspominam, bo to może być dosyć istotne, stabilny. W sensie nie miałem żadnego noża na gardle. Nie musiałem rezygnować z tej pracy. To mi też dawało no, taki dosyć komfort psychiczny, że no, poza tym, że sam sobie nałożyłem jakieś ramy czasowe, w których chciałem to wszystko osiągnąć, to właściwie mogłoby mi to zająć tyle, ile bym potrzebował czasu. Tak, mniej więcej to wszystko zaczęło się w listopadzie 2016 roku, to uważam za taki początek. Wtedy byłem akurat na urlopie dwutygodniowym i tak sobie pomyślałem, że dobrze by było stymulować czymś mózg. Nasłuchałem się wiele dobrych rzeczy o tym, jakie to jest potrzebne i jak bardzo ważne. No i postanowiłem, że będę robił jakieś nowe rzeczy. Zaczęło się od tego, że zacząłem naprawiać różne rzeczy w mieszkaniu. Żyjemy w takich czasach, że właściwie na YouTubie wszystko się znajdzie albo w internecie. No więc trochę porobiłem takich drobiazgów w domu. A później zastanawiałem się właściwie nad czym robić. Tak nie lubię robić niczego bez celu, więc nie wiem, nauka grania na jakichś instrumentach niespecjalnie mnie interesowała, a że programowanie zawsze mi się bardzo fajne wydawało i zazdrościłem wszystkim, że potrafią coś takiego, coś stworzyć, co działa. Miałem nawet kilka podejść przez te lata po studiach do programowania. No to były takie języki, które znałem, czyli ten Java, ewentualnie jakiś rodzaj C. Ale przez brak czasu i jak gdyby perspektyw, no, zarzucałem szybko te pomysły. A tutaj pomyślałem sobie, że programowanie i tak, że teraz są takie czasy, że programowanie i tak mi się w pewnym momencie przyda. I nawet może bym coś wymyślił, co w aktualnej pracy mogłoby mi się przydawać. Mogłoby mi usprawnić pracę. No i
Trafiłem wtedy na różnego rodzaju wyprzedaże związane z Black Friday, między innymi na Udemy. I tam zakupiłem swoje pierwsze szkolenia, które były w super okazyjnej cenie, jak to na Udemy. I oczywiście pierwsze padło na Java, bo to był język, który znałem, który jest bardzo popularny. Rubiego wtedy nawet nie słyszałem w ogóle o czymś takim. Natomiast to szkolenie było bardzo fajne. Aha, ja mam jeszcze takie, mam mieszkanie dwupoziomowe, więc i stacjonarny komputer mam, akurat tak się złożyło, że u góry, a większą część dnia z rodziną spędzamy na dole. No, a że nie chciałem zostawiać żony i dzieci tak na kilka godzin dziennie, czyli właściwie odcinać się od nich, tak jakby mnie nie było, no to wyciągnąłem z szuflady swój stary, mega stary laptop, który ledwo żył, ale na szczęście wymieniłem w nim jeszcze niedawno dysk na SSD. No i postanowiłem, że jego będę używał. Trochę poużywałem, ale kompilacja pierwszego kodu w Javie, czyli takiego standardowego Hello World, trwała 15 sekund. No to tak sobie pomyślałem, że no, daleko nie zajadę. Więc no, z braku opcji zacząłem szukać czegoś innego. No, i trafiło akurat chyba też przez Udemy, zaczęły mi się podpowiadać szkolenia z Pythona. I też chyba już gdzieś słyszałem o Pythonie, że jest fajny, fajnie się pisze. I zacząłem się przyglądać temu i faktycznie no, przede wszystkim spodobało mi się to, że jak zobaczyłem składnie, no to nie było tam nawiasów i średników, albo nie było za dużo. Ja nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego w tych wszystkich językach programowania jest tak dużo tego i podstawowym moim błędem, który zawsze mi wyskakiwał w Javie i w tych innych językach, to było to, że średnika zapomniałem. No więc bardzo się ucieszyłem i zacząłem, przeniosłem się ze szkolenia w Javie na szkolenie w Pythonie. No a jak zacząłem się interesować Pythonem, no to na YouTubie zaczęły mi się podpowiadać filmiki pod tytułem co jest lepsze, Python czy Ruby. Mówię, kurde, co to jest Ruby, nie? Jakiś Ruby, Ruby on Rails, bo w ogóle nie wiedziałem, że to są dwie różne rzeczy zupełnie. No, zacząłem sobie tam słuchać, oglądać. Wszyscy tak piali, że to jest takie fajne. No i trochę posiedziałem w tym Pythonie, ale później zaczęły mnie przekonywać chyba te filmiki. I zacząłem myśleć o Ruby. No tu już trochę dalej jestem, to jest, mamy styczeń 2017. No, w tym momencie już byłem na maksa wkręcony właściwie w naukę. Tak jak w listopadzie jeszcze sobie mówiłem, dobra, to tam sobie trochę poklikam powoli, tam bez ciśnienia, nie? Tam sobie będę po godzinkę robił. Tak jak już się wkręciłem, to już praktycznie nic innego nie robiłem, o niczym innym nie myślałem. Zaczęło mi przez myśl przechodzić, że coś z tego może być więcej niż po prostu takie zajęcie na boku. Znowu zaczęły mi się podpowiadać filmiki różne i artykuły o tym, czy jak ktoś ma 28 lat, to już nie jest za późno na zostanie programistą, czy jak ktoś ma 24 lata, nie większe. No, nawet znalazłem tam 30 parę i mówię, fajnie, nie? I trafiłem chyba, to był Antyweb, albo Spider, no chyba Antyweb. Tam akurat wtedy był wywiad z prezesem NetGuru. I on opowiadał o tym, jak to się firma rozwija, że oni głównie na Railsach siedzą. Przeczytałem ten wywiad, mówię, fajnie tam, nie? Zobaczę, co to za firma. Jak wszedłem na stronę tej firmy, wszedłem na stronę NetGuru, to byłem zszokowany. Wszyscy programiści już pewnie są przyzwyczajeni do tego, ale jak tak się wchodzi z innego zawodu, to i ja widzę, że mam
stronę HR-ową tak rozpisaną, tak dokładnie, wszystkie informacje, łącznie z tym, co kto ile będzie mi płacił, co ja mam umieć, właściwie wszystko, jaka ścieżka kariery jest, czego oczekują ode mnie. To ja byłem zszokowany. Ja uwielbiam takie rzeczy, więc bardzo mi się to spodobało. Szukałem gdzieś, czy jest jakieś ograniczenie wiekowe oczywiście. Na szczęście nie było. No i zacząłem, pooglądałem sobie, co tam trzeba umieć. Posłuchałem trochę rzeczy. Mówię, kurczę, no to może spróbujemy, może coś z tego będzie. No i wtedy już się wkręciłem w to, żeby spróbować zmienić zawód, żeby coś więcej z tego zrobić. Zacząłem dużo słuchać, oglądać. No mówię, to praktycznie non-stop robiłem coś związanego z tym. Czy słuchałem, czy oglądałem. Jedną z porad, która często się pojawiała, było to, żeby założyć bloga, co też zrobiłem właśnie 1 stycznia. Nazywał się Made It Before 40. Już go zdjąłem, także nie musicie szukać. Ale nie było nic. Ja było w internecie, to jest. W dalszym ciągu uważam, że to jest dobry pomysł, natomiast u mnie się akurat nie sprawdził. Głównie dlatego, że mi takie rzeczy... Ja się bardzo przejmuję chyba tym, co piszę. Znaczy słowo pisane jest dla mnie bardzo ważne, więc ja, napisanie jednego blog posta to było dla mnie tyle godzin roboty, że to mi się po prostu przestało kalkulować w pewnym momencie, widziałem, i nie miało większego sensu. Więc odpuściłem. Dużo więcej zyskiwałem po prostu przez ten czas, ucząc się. Natomiast jeżeli ktoś ma, dla kogoś to nie jest problem, ma gadane, lubi pisać, to jest według mnie świetny pomysł. Dobrym pomysłem też jest zrobienie z bloga takiego notatnika, moim zdaniem. No i drugą poradą, którą często słyszałem, to było, żeby chodzić na meetupy. O dziwo, jak googlowałem meetupy w Trójmieście, to nie znalazłem niczego związanego z Rubim. Nie wiem, jak to jest teraz, ale trafiłem na Truga dopiero przez stronę meetup.com. No i to też dosyć zabawnie wyglądało, bo nigdy w życiu nie byłem na meetupie. Ale mówię, przyjdę, zobaczę, co tu się dzieje. No to przyszedłem, patrzę na jakieś mieszkanie. Tak sobie wchodzę, ludzie sobie siedzą, to porozrzucani. Tak nie za bardzo wiem, co ze sobą zrobić. Nie? Przywitam, usiądę, będę siedział, zobaczymy, co się wydarzy. Nie? No później Oskar kazał mi się przedstawić. No to grzecznie wstałem i się przedstawiłem. Opowiedziałem o sobie. I tyle. No i usiadłem i słuchałem tych prezentacji, które kompletnie nic mi nie mówiły. Na ekranie latały jakieś rzeczy z terminala. Już nawet nie pamiętam, jakie tam były prezentacje, ale no nic z nich nie rozumiałem kompletnie. W ogóle nie wiedziałem, co się dzieje na ekranie, co jest tam. Nie wiem, czy to już jest programowanie, czy tam już jeszcze coś się dzieje. Czy to Linux po prostu, nie? Ale siedziałem i słuchałem. Później postanowiłem sobie, że jak zrozumiem pierwszą prezentację na Trugu, to zjem pizzę. Wtedy nic nie ruszyłem. Ale też chyba gdzieś w kwietniu. Tak mi się wydaje, że gdzieś. No. Nie, to też było związane, znaczy to tak ja sobie małe cele dawałem, to raz, ale to też było związane z tym, że ja wtedy byłem mocno w ketozie i w diecie ketogenicznej, więc ogólnie nie jadłem węglowodanów za bardzo. Miałem swoje jedzenie. No i tak wyglądał meetup, także mój pierwszy w życiu.
maju 2017 roku udało mi się dostać na pierwszy staż. Oczywiście darmowy, ale to też jest związane z dosyć zabawną historią, bo to był kompletny przypadek. Moja żona jakimś cudem zapamiętała, że to programowanie, co ja się uczę, to tam jest coś takiego jak Ruby on Rails. I ona kompletnie nie jest techniczna. No i poszła na taki meetup biznesowy. Chodziła na różne takie spotkania i tam spotkała też osobę taką biznesową, nie wiem, typu handlowiec, z którą akurat, duże takie spotkanie było, nie wiem, chyba ze 100 osób. Akurat z tą osobą zaczęła rozmawiać, jakoś tak, nie pamiętam dlaczego zaczęli ze sobą rozmawiać, ale przez przypadek. I ona wspomniała, ona usłyszała, że to on jest z firmy programistycznej i wspomniała o tym, że ja się uczę Ruby on Railsów. No to on powiedział, że oni bardzo poszukują takich ludzi, nie? I żebym się odezwał. I to, żebym się odezwał jak najszybciej. No to odezwałem się jak najszybciej. I mi powiedzieli, że mam jak najszybciej przyjść. Ja mówię, Jezus Maria, przecież ja nawet na GitHubie mam bałagan jakiś. Coś tam mam pokomitowane, ale to wygląda strasznie biednie. Może ja porządek chociaż zrobię, coś poustawiam tego. Nie, tam wpadaj, pogadamy po prostu na luzie. Nie? No jak się później okazało, to wcale nie było gadanie na luzie. Pogadaliśmy sobie trochę. No ale wyszło całkiem spoko i no i on polegał na tym, że wtedy, kiedy mogłem, czyli popołudniami albo weekendami, robiłem zadania, które oni mi wyznaczali. No i to już jest zupełnie inne doświadczenie. W ogóle nie ma o czym gadać. To jest. Do tej pory jedyne, z czym miałem styczność, to tutoriale, w których było prawie zawsze wszystko poustawiane. Wszędzie za rączkę każdy trzymał, wszystko ładnie szło. No jak się tam jeden babol pojawił, to można było gdzieś tam napisać i nawet niektórzy pomagali. Ale za dużo takich rzeczy się nie działo, bo wszystko było wyjaśnione. A tutaj po prostu stack technologiczny taki, że o niektórych rzeczach nawet nie słyszałem. Jakieś tam JS-owe rzeczy, których już nawet nie pamiętam. Nie wiem, jakieś bauery, gulpy czy tam inne rzeczy. Pomimo tego, że ja miałem być rubiowcem, no ale frontend był w JS-ie. W Angularze chyba jedynce. O, jeszcze. Do tego oczywiście konfiguracja bazy danych, no wszystkich tych rzeczy. Także to no zupełnie inna bajka. I dzięki temu taki staż i wszystkie inne staże, czy ogólnie uczestnictwo w komercyjnym projekcie, to jest doświadczenie, które no którego nie można przecenić. Nie? To jest zupełnie inna bajka. No i pomimo tego, że ten staż nie trwał długo i jakoś tam bardzo dużo kodu z tego może nie wyszło, ale parę zadań zrobiłem i, no i poczułem, jak to jest. Nie? Aha, i w tym maju 2017 napiłem się pierwszego piwa z tej okazji na trugu. Tak. Czyli w kwietniu była pizza, w maju było piwo. No a w lipcu Piotr tutaj obecny zaprosił mnie na do uczestniczenia w swojej firmie. Ja byłem pierwszą osobą, która dołączyła jako stażysta. No i właściwie to było bezpośrednio powiązane z tym, że przyszedłem na ten meetup. Nie? Więc
Już chociażby to widać, pokazuje, jak ważne jest to, żeby poznawać ludzi, chodzić na meetupy. Ja tu nie chcę za Piotra mówić, ale no myślę, że dzięki temu, że znaliśmy się przez te kilka miesięcy, no to Piotr mógł zobaczyć, jakim jestem człowiekiem, czy czas poświęcony na mnie nie będzie zmarnowanym, czy nie odpuszczę od razu, nie? Czy nie będę rozrabiał. I to doświadczenie było jeszcze większym doświadczeniem niż to pierwsze, bo tutaj tak jak w pierwszym przypadku tworzyliśmy praktycznie aplikację od zera, tak tutaj wchodziłem w projekt, który miał już swoje lata. Był normalnie używany na produkcji przez wiele lat i to z sukcesami. Także taki prawdziwy projekt, właściwie tu można było poczuć, jak to jest w takiej prawdziwej pracy. No, używaliśmy tam wszystkich tych narzędzi do komunikacji, też była to komunikacja asynchroniczna, bo ja mogłem robić to tylko po godzinach i weekendy oczywiście. Używaliśmy Gita razem z odpowiednimi branchami. Odpowiednie komity musiały być. Też stack technologiczny zupełnie inny. No i to było mega doświadczenie, które było na pewno najważniejszym doświadczeniem, jakie miałem w tej historii. Tu no, szczególne podziękowania dla Piotra za to, że mi zaufał wtedy. Mam nadzieję, że nie przeszkadzałem za bardzo. Piotr mi poświęcił swój czas, nawet bardzo dużo czasu. I także tu jestem bardzo wdzięczny za to. I ten staż trwał przez kilka miesięcy i to było zupełnie inne doświadczenie niż nauka z jakichś tutoriali czy innych szkoleń. W ogóle nie ma co porównywać. No i muszę dodać tu jeszcze, tam, jeżeli mogę się wtrącić, że Dejan rzeczywiście stanął na wysokości zadania. To ta praca, którą wykonywał, oczywiście poszła na produkcję i jest używana do dzisiaj. No i tak jak muszę potwierdzić, że tak jak poznaliśmy się na trubu, kilka razy sobie rozmawialiśmy w kuluarach czy po prostu tak na spotkaniu, no to rzeczywiście jakby byłem pewien, że mogę zaufać Dejanowi, jakby nie było żadnego lęku, żeby tam dać jakieś dostępy czy coś takiego. Także tu podkreślam, że rzeczywiście rozmowa z ludźmi, chodzenie na meetupy i ogólnie bycie otwartą osobą na pewno popłaca. No. Przynajmniej wiedziałeś, że nie rozrabiam za dużo. W sierpniu urodziła się moja druga córka. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli dzieci, to no, same urodziny to jest oczywiście wielkie wydarzenie, ale później dziecko tak naprawdę nie jest jakieś szczególnie zajmujące. Praktycznie śpi i je i tam trzeba przewinąć. Więc na szczęście te pierwsze miesiące jeszcze nie były takie złe. No, jakbym miał teraz odbywać tą drogę, to by było już dużo gorzej. Teraz moje dziecko jest na etapie takim, że zaczyna, no już nie chce usiedzieć w miejscu, lata po całym domu, także praktycznie non stop trzeba jej pilnować. Także jak ktoś będzie planował, niech weźmie to pod uwagę. No i do tej pory było fajnie. Śmiesznie, same sukcesy, wszystko ładnie szło, jak po sznurku. No jak 11 listopad, grudzień, ja już tak wydawało mi się, że jestem gotowy na to, żeby gdzieś wystartować. To przyszły pierwsze porażki i to takie od razu z grubej rury. Pierwsze co było, to Akademia Rebase to ogłosiła taki program, gdzie tam będą wysyłać zadania. Właściwie oczywiście nie obiecali, że z tego coś będzie wynikać, jakieś zatrudnienie, ale no
był to taki rodzaj pewnego mentoringu, mieli wysyłać zadania, no, dzięki którym oczywiście człowiek by się uczył, a oni by pokazywali, recenzowali. Tu moja aplikacja została odrzucona, głównie przez to, że w przedbiegach została odrzucona, bo nie miałem żadnej aplikacji, którą mógłbym pokazać. A do tej pory po prostu nie miałem czasu, żeby ją przygotować nawet. Także to było pierwsze. Później, jak już zrobiłem tą aplikację, no to zacząłem wysyłać CV do właściwie dwóch jedynych firm w Trójmieście, które przyjmowały juniorów wtedy. I w firmie Johnny Bros, w której teraz pracuję, moja aplikacja została odrzucona. Po prostu była za prosta, jak się później dowiedziałem. Dowiedziałem się dlatego, że dopytywałem, także też radzę zawsze, to już niezależnie od zawodu, zawsze jak wysyłamy aplikacje do każdej firmy, dowiedzcie się, dlaczego nie zostaliście zaproszeni, albo co się stało, co możecie zrobić lepiej. Nawet z takich porażek starajcie się wyciągać wnioski i coś dobrego. Ja od razu mogę powiedzieć, że po tych porażkach i dzięki tym porażkom nauczyłem się chyba najwięcej. No poza pewnie tym stażem u Piotra, to te porażki nauczyły mnie najwięcej. Bo wziąłem się do roboty wtedy ostro. Czyli Johnny Bros zostałem odrzucony. Do NetGuru zostałem zaproszony na rozmowę. Czyli CV się spodobało. Rozmowa polegała na tym. Rozmowa standardowo trwa w NetGuru 1,5 godziny. Jest część taka, powiedzmy, HR-owa, gdzie sprawdzają język, no i ogólnie rozmawiają z człowiekiem na takie zwykłe, powiedzmy, tematy, i później druga część jest techniczna. I tak jak pierwsza część dobrze poszła, tak na techniczną położyłem i przez to odpadłem. Czyli reasumując, jest grudzień. No powiedzmy, że niecały rok nauki i właściwie wszystkie opcje są w tym momencie dla mnie zamknięte. W Trójmieście. Całe dwie. Styczeń 2017. Początek to był początek tacierzyńskiego. Miałem taki sprytny plan, żeby... To był zbieg okoliczności akurat, że moja córka się urodziła, i dla tych, co nie wiedzą, tacierzyński to jest odpowiednik macierzyńskiego. Jeżeli ktoś jest na etacie, to rodzicom przysługuje, no, w dużym uproszczeniu, taki roczny urlop i mogą sobie go podzielić między sobą. Z tego względu, że ja byłem na etacie i moja żona chciała jak najszybciej wrócić do pracy, to podzieliliśmy się mniej więcej po połowie. No i mój tacierzyński zaplanowałem od stycznia i też od jakiegoś czasu zawsze sobie mówiłem, że dobra, to tego się nauczę, czy to szkolenie zrobię sobie na tacierzyńskim, a to jeszcze to załatwię na tacierzyńskim, i tak wszystko sobie mówiłem, że to załatwię na tacierzyńskim, będę miał przecież tak dużo czasu, nie? No i jak już nadszedł ten tacierzyński i dodatkowo te porażki były pod koniec roku, no to już wtedy poziom stresu tak mi skoczył, że prawdopodobnie też trochę dlatego zaczęły się problemy zdrowotne, polegające na tym, że miałem duże problemy z plecami. I to się właściwie zaczęło kilka dni po tym, jak w pierwszych dniach stycznia. I to nie były takie zwykłe problemy z plecami, to był taki poziom, że właściwie bałem się jakikolwiek ruch wykonać, bo się bałem, że to się w szpitalu skończy, że się złamię i już nie podniosę. Żona nie mogła mnie z małym dzieckiem zostawić w domu, bo nie byłem w stanie nawet go przenieść ani nic zrobić, jeżeli coś się stanie.
No i ogólnie nawet nie mogłem siedzieć za bardzo przy biurku, więc się uczyć. I to trwało prawie cały miesiąc. Więc ten tacierzyński bardzo szybko u mnie uciekł. Natomiast w lutym jakimś cudem nagle się zrobiła klęska urodzaju. Dostałem się na warsztaty NetGuru, które w Poznaniu planowali, takie dwutygodniowe. Były trzy firmy, z którymi byłem w trakcie mniej lub bardziej zaawansowanych rozmów, plus jedna, do której jeszcze wysłałem CV, bo dała ogłoszenie. I akurat ta jedna się odezwała do mnie, jak już byłem zatrudniony. Ale firma, w której aktualnie pracuję, nagle, tak zupełnie, napisali do mnie e-maila, że oni zmienili podejście i tak jak wcześniej patrzyli na aplikacje, które do nich się wysyłało, to teraz oni przygotowali zadania i że jeżeli jeszcze jestem chętny, to żebym je rozwiązał. Spojrzałem sobie na zadania, no w ogóle same zadania mi się podobały, więc bardzo chętnie sobie to rozwiązałem. No ale oczywiście no, była to taka okazja, że które bym nie przepuścił. Ale to było zupełnie, zupełnie znikąd. To się stało. No, były też inne firmy, to już może nie będę tam wyliczał, które, ale no, jakoś tak się to skumulowało, że wszystko się działo właściwie w ciągu 2 tygodni i miałem masę zadań rekrutacyjnych, które wszystkie naraz musiałem robić. Dodatkowo dzieci, właściwie dziecko było, akurat zaczęły się ferie, więc nie za bardzo było co z dziećmi zrobić. Nie? No, był taki śmieszny okres, gdzie no, tak jak przez cały czas starałem się nie ucinać snu, bo to się zawsze źle kończy. Czy nie powiększać sobie czasu kosztem snu, no tak tutaj to musiałem trochę posiedzieć po nocach. Tam chyba 18 powinno być, co? Gdzie? Luty. A, faktycznie 18. Nie, 17. Nie, 18. Patrz, no wiedziałem, że się gdzieś ma. Tak, no to jest luty 2018, styczeń 2018, zgadza się. Wspominam o tym dlatego, że no, naprawdę czasami zdarzenia są takie, że w ciągu kilku tygodni czy miesięcy sytuacja może się kompletnie obrócić. Nie? Z kompletnych porażek i właściwie momentu, w którym wydawało mi się, że już nie mam żadnych opcji i właściwie, no nie wiem, mogę zmienić język co najwyżej i zacząć wszystko od początku, może nie od początku, ale na nowo. Gdzie do tego, że nagle pojawiło się aż za dużo, żeby ogarnąć. Z jednej rekrutacji musiałem się wycofać, bo po prostu nie było do ogarnięcia. No i marzec, od 1 marca, początek pracy w firmie Johnny Bros. Marzec 2018. Tak wygląda chronologicznie cała historia. Od samego początku zrobiłem sobie założenie, że postaram się wydać jak najmniej. To znaczy chciałem uniknąć sytuacji, do której miałem czasami tendencję i wiem, że dużo osób ma, że Zanim ktoś się zabierze za robotę, to się obkupi wszystkim. Sprzętem, nie wiem, szkoleniami. Jak ktoś się zabiera za bieganie, to zaczyna od kupowania butów, ciuchów. Tak chciałem tego uniknąć, więc jeżeli coś trzeba było wydać, to ok, wydam, ale będę starał się unikać jakichś większych wydatków. Dlatego zostałem przy swoim starym, dobrym laptopie 10-letnim. Z serii EPC, czyli to jeszcze były te netbooki, 1 GHz. No jak mówię, wymieniłem na szczęście mu dysk na SSD, więc jako tako to chodziło. Później Oskar na szczęście mi polecił Xubuntu, o którym wcześniej nie słyszałem. No i to kombo całkiem nawet działało.
Później zainstalowałem VirtualBoxa, no już Confeo ciężko było pociągnąć na... Confeo jest bardzo duże i ciężko było pociągnąć na to laptopie. Ale, ale się da. Wspominam o tym dlatego, że się da i nie trzeba od razu obkupywać się najnowszym sprzętem, żadnymi MacBookami. Nie jest to może jakieś super wygodne, ale gdybym kupił nowy sprzęt, zainwestował, pomimo tego, że mogłem, to tego nie zrobiłem, to tak naprawdę nie nauczyłbym się więcej. Więc jedno z drugim nie jest związane. Jeśli chodzi o IDE, no to na początku używałem Cloud9, bo takie było w tych szkoleniach z Udemy używane. Sublime Text polecam, jeżeli ktoś ma właśnie taki słaby sprzęt. Dużo lepiej działa niż Atom. Atom mi się znacznie bardziej podobał jakoś tak wizualnie, więc jego używałem na VirtualBoxie. Chrome wiadomo, natomiast na słabym sprzęcie, znowu Firefox w pewnym momencie coś zrobił takiego w bebechach, że na słabym sprzęcie dużo szybciej działa niż Chrome, więc polecam. No i całe wydatki właściwie zamknęły mi się w jednej książce i kilku kursach. To nie było nic nadzwyczajnego. Nie ma dużo książek chyba, które są nawet o Railsach. To był autor się Edler nazywał. Edler, coś takiego. Nie było w niej nic odkrywczego, natomiast miałem co czytać na przykład do łóżka. A że starałem się wykorzystać każdą możliwą wolną chwilę, no to się nadało. Sam raz. I co jakich zmian dokonałem i powiedzmy, jakie lifehacki tak zwane zastosowałem. Ja pochodzę z takiej rodziny, w której od zawsze był włączony telewizor. No po prostu jak tylko się wchodziło do domu, to się włączało telewizor. I u mnie też tak było przyzwyczajone, wracam z pracy, włączam telewizor, polityka oczywiście najczęściej albo jakaś gospodarka, tam zawsze jest coś do powiedzenia, podyskutowania, więc non stop leciał. No to pierwsze co zrobiłem, to wyłączyłem telewizor, na początku było trochę dziwnie, a później już się przyzwyczaiłem i szczerze polecam, dużo czasu można zaoszczędzić. Facebook, no nie byłem jakimś wielkim użytkownikiem Facebooka, no ale zawsze było to, były takie ciągoty, żeby tam zerknąć, co się dzieje. No, ustaliłem sobie, że maksymalnie dwa razy dziennie, gdzieś tam do jedzenia z rana sobie przeglądałem i wieczorem. I tak mi się nie udawało przewinąć wszystkich informacji, z Facebookiem nie da się wygrać, stwierdzam. Bo jak nawet kogoś usuwałem, to on mi podpowiadał coś innego. No ale robiłem co mogłem, żeby ograniczyć to do dwóch razy dziennie i radzę też wtedy nie instalować aplikacji na telefonie. No, poza tym i tak jakoś tam social media nie używałem za bardzo. Ja bardzo lubię robić dużo rzeczy naraz. Właściwie jak robię jedną rzecz naraz, to mam wyrzuty sumienia, że marnuję czas. Na przykład nie wiem, często jak robiłem jakieś ćwiczenia czy rozciąganie, no to zapuszczałem sobie coś albo jakiś film do oglądania, albo jakieś szkolenie, które akurat postanowiłem robić trybem pasywnym, a nie aktywnym, czyli bo przerobiłem bardzo dużo szkoleń, ale nie wszystkie takie razem z kodowaniem, śledzeniem czy taką typową nauką. Niektóre robiłem tak, że po prostu słuchałem czy oglądałem sobie. Jak jechałem z samochodem albo gdzieś, znaczy nie samochodem, tylko w autobusie, to wtedy podcasty najczęściej słuchałem. I też zauważyłem, że można te podcasty i filmy szkoleniowe puszczać sobie szybciej i też jest fajnie. Zwłaszcza szkolenia robione przez Hindusów na Udemy, jakieś takie są, że spokojnie 1,5, tam nawet więcej. Udawało mi się puścić i było normalnie. Więc nie wiem, czy to oni umyślnie robią, żeby lepiej wyglądało, że na przykład szkolenie ma 40 godzin i wtedy jest więcej warte, czy co, ale
Ale polecam spróbować. Na początku jest czasami dziwnie, ale jak już się przyzwyczaisz, to zaoszczędzenie czasu jest bardzo duże. Zwłaszcza, że w każdej chwili przecież można się zatrzymać i cofnąć, albo zrobić sobie notatki. No i szczerze polecam wyprostowanie swoich ewentualnych problemów zdrowotnych. Bo u mnie akurat to było, to były problemy z tarczycą, gdzie no, w praktyce sprowadzało się to do tego, że bardzo często popołudniami wracałem z pracy albo w ogóle jeszcze w pracy. Już byłem tak zmęczony, że właściwie niewiele mi się chciało albo niewiele byłem w stanie zrobić. Tak jak wcześniej próbowałem z mniejszymi lub większymi sukcesami radzić sobie z tym, powiedzmy, drogami naturalnymi, no tak tutaj zdecydowałem się, że nie ma co kombinować i zdecydowałem się na stabilne korzystanie z tabletek. A wcześniej to było tak, próbowałem trochę bez, próbowałem różne dawki. No ale no, nie wyobrażam sobie bez tego. I w moim przypadku też druga rzecz, która pozwalała mi gdyby optymalnie spożytkować ten czas, który miałem, no bo tego czasu było bardzo mało, więc i mówię, nie chciałem ucinać, robić takich rzeczy jak ucinanie snu i siedzieć po nocach, bo to się prędzej czy później źle kończy. Więc starałem się robić tak, żeby optymalnie wykorzystać czas, który miałem i tutaj już wcześniej byłem w ketozie i stosowałem dietę ketogeniczną. Dla tych, co nie rozróżniają tych dwóch rzeczy, no to ketoza to jest stan, a dieta ketogeniczna to jest rodzaj diety, która w większości składa się z tłuszczu i powoduje ten stan ketozy. To mi zagwarantowało to, że miałem stabilną energię przez cały dzień i ogólnie bardzo dobrze się czuję na tej diecie, bardzo dobrze się czuję. Nie miałem takich spadków energetycznych po jedzeniu, jakie na normalnej diecie mam, więc miałem stabilny poziom energii, który mogłem spożytkować, zaplanować sobie różne zadania i też więcej jak gdyby takiej chęci do działania. No i druga rzecz, którą stosowałem, to zimne kąpiele, to tak zwane morsowanie. Akurat w moim przypadku to było takie morsowanie w wannie, czyli takie dobre na początek, ale też bardzo wygodne. Po prostu nalewamy sobie zimną wodę do wanny i zanurzamy się w niej. Generalnie polecam morsowanie. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Czasami nawet człowiek wpada na różne pomysły w trakcie. No i też dobrze się czuję. Dobrze się czuję po. Każdy pomysł jest dobry, żeby wyskoczyć z wanny. ogólnie fajne doświadczenie, jak tak się człowiek... No jest taki strach na początku, żeby wejść do tej zimnej wody, to ona tam poniżej 10 stopni, no to już nie przelewki zanurzyć się, ale jak to człowiek pokona, no to też jest taki trochę dumny z siebie i zadowolony z siebie, więc polecam. No ci, którzy mnie znają, no to wiedzą, że ja jestem dosyć głęboko w tematach takich zdrowotno-dietetycznych, więc no chciałem tutaj skorzystać z postanowiłem skorzystać z całej swojej wiedzy i to jest suplementacja, jaką stosowałem, no taką typowo pod naukę. No, oczywiście nie wymieniałem wszystkich takich rzeczy, które normalnie tam no nie ma tego dużo właściwie. MDMA, nie, to nie ten skrót. Aniracetam jest takim, powiedzmy, specyfikiem na ogólne, na poprawienie kognitywności. Hupercyna jest w sumie bardzo fajnym ziółkiem, pomaga na skupienie.
tak delikatnie. Acetylolkarnityna, no, na energię też ogólnie. No, ogólnie to są rzeczy, które na mózgowe sprawy pozwalają mózgowi pracować lepiej. Też działają trochę na energię, motywację do działania. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, to nie radzę samemu. No to też nie są najlepsze czy najmocniejsze środki, jakie są na rynku, ale ja mam taką zasadę, że jeżeli coś jest szkodliwe, no, czy szkodzi w jakimś stopniu, no to nawet nie będę tego próbował, albo coś jest, nie wiem, mało przebadane, to też nie chcę ryzykować. No, mózg to nie jest zabawka, także nie radzę z jakimiś cudami tam się zabawiać. No i jak wyglądały przygotowania, czy co bym radził takim osobom, które planują taką drogę? Przede wszystkim ważne jest wsparcie rodziny czy partnera, no bo bez tego się nie da. To są, tak jak wspominałem, tysiące godzin, na których nas nie będzie dla rodziny. Więc musimy się liczyć z tym i partner musi być na to przygotowany, że wielokrotnie będzie musiał sobie poradzić bez nas i bez pomocy mojej żony to by na pewno się nie udało. Kiedy żonę przeprowadzisz na próbę, żebyśmy mogli ją poznać? Ona często sama ma wystąpienia, to można się przejść posłuchać. No. Albo nawet w internecie posłuchać. Znowu brzydkiego nie ma. To jest ciekawe. Znowu nie pozmywał. Ale tylko siedzi w tych książkach. Właśnie to jest to, że jeżeli się nie dogadamy ze swoim partnerem i tak to będzie wyglądało, że będziemy mieli ciągle pretensje i taką presję, to szybko się skończy. Albo jedno, albo drugie. Znaczy albo związek, albo nauka. Tak mi się wydaje. To jest za no to chyba nie jest teraz przeszkoda w dzisiejszych czasach. Tak mi się wydaje, nie? No i na pewno radzę przygotować się finansowo na kilka chudych lat. Nie dać się ogłupić tym wszystkim informacjom, medialnym przekazom, w których pieją o tym, jak to programiści od razu mają pracę. Zarabiają 15K właściwie prawie na wstępie, czy 10K, czy nawet 5K. No, w zależności od tego, z jakiego poziomu człowiek startuje, no, w takiej sytuacji jak u mnie, no, to jest ileś tam naście lat kariery. Więc trzeba odłożyć trochę i przygotować się mentalnie też na to, że prawdopodobnie będziemy pod kreską przez jakiś czas. Jeżeli się nie przygotujemy, nie pogodzimy z tym, to też może być ciężko. No i to, co zauważyłem u wielu osób, też kiedyś tak robiłem, takie podejście na byle do piątku, byle do emerytury, byle do lata i byle do pierwszego, tak. I człowiek zażyna się, poświęca wszystko, cierpi tak naprawdę. A później przychodzi ten cel i tak naprawdę nic się nie zmienia. Więc moja rada jest taka, żeby tak to zaplanować, żeby ta cała droga była dla nas przyjemna. Albo w miarę przyjemna chociaż, albo żebyśmy nie cierpieli. Nie? Znaczy i też no nie wyobrażam sobie przez rok, żeby tak zażynać się do takiego stopnia, znaczy wejść w coś, co by mi nie sprawiało przyjemności. Dla mnie nauka tego programowania to była w jakimś tam stopniu mniejszym lub większym przyjemność. To było bardzo często frustracja, ale ogólnie bardzo mi się to podobało. Więc zastanowić się, zobaczyć, jeżeli przez pierwsze tygodnie czy miesiące nie sprawia nam to przyjemności, no to radzę się dobrze zastanowić, bo to nie będzie tak, że dobra, nauczymy się i dobra, dałem radę, teraz to już luz. Nie.
No i to jest bardzo ważna rzecz. Sprawdzać non-stop, być na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku pracy, bo ostatecznie cała ta droga jest po to, żeby gdzieś znaleźć zatrudnienie. A znajdziemy zatrudnienie tylko w tych firmach, które no, będą zatrudniać juniorów. Nie ma szans, żebyśmy weszli na normalnego programistę. No chyba, że... No, załóżmy, że nie ma. No nie wiem, to... Niektóre firmy po prostu nie nazywają tego juniora. No. No. I po pierwsze sprawdzać, kto w ogóle zatrudnia, jak tam wyglądają warunki pracy, czy w ogóle chcemy tam pracować. I jakie są wymagania tych firm. Bo tak naprawdę tych technologii jest w tym momencie tyle, że nie da się wszystkiego nauczyć. A zwłaszcza jak się zaczyna od zera i właściwie no, trzeba przede wszystkim ogarnąć podstawy. Jedna firma może chcieć mieć takie technologie, umiejętności w takich, innych i kierunkować się. Jeżeli nie mieszkamy w Warszawie, gdzie powiedzmy jest więcej firm do wyboru i tam pewnie zawsze się coś znajdzie, tylko tak jak u nas w moim przypadku były dwie, to dowiedzieć się, co one potrzebują, jakich ludzi, jakich umiejętności. Nie? Co będzie ważne, co będzie dla nich wartościowe. Bo to nie są organizacje charytatywne, one płacą nam za coś, za jakąś wartość, którą my dostarczamy. No i sprawdzić, jakie są dostępne meetupy. Ja mówię, ja jakimś sposobem na Google wtedy nie znalazłem naszego truga, dopiero na meetup.com. Także przejrzeć, chodzić na meetupy, nawet na różne meetupy. Jeżeli w danym mieście nie ma meetupów związanych z językiem, w którym my akurat zaczynamy się uczyć, to iść na jakieś technologie, które są podobne. Albo w ogóle chodzić na, jeżeli mamy czas, to randomowo na różne rzeczy, a może coś nam się spodoba innego akurat. A może poznamy ludzi, którzy nie, coś nam powiedzą ciekawego. No i bardzo dużym plusem takich meetupów, nie wiem jak to na innych wygląda, ale na przykład na naszym meetupie jest fajne to po pierwsze, że się spotykamy co miesiąc i możemy sobie pogadać face to face, ale też mamy swój kanał na Slacku i praktycznie non-stop mamy kontakt ze sobą, są ciekawe rozmowy, są jakieś nowinki wrzucane, zawsze można kogoś o coś podpytać, nawet przy problemach jakichś takich właśnie przy nauce, więc to jest też bardzo duża wartość. No i radzę schować do kieszeni ego, bo na pewno na początku będzie bardzo dużo niepowodzeń i krytyki. I no, jeżeli ktoś ma już swój wiek i jakieś wysokie stanowiska zajmował, no to może być mu ciężko ponosić porażki w jakichś takich prostych rzeczach albo w ogóle ponosić porażki i dostawać ciągłą krytykę. Jeszcze nie wiem, niektórzy mogą mieć problem, że od młodszych osób albo no ogólnie no jest to dosyć ważne, bo jeżeli ktoś tego nie potrafi, to może bardzo szybko się zniechęcić, to będzie kupa nerwów niepotrzebnych. Ja ogólnie bardzo lubię notować, ale i tak zacząłem za późno notować i radziłbym notować, ile się da. Bo nauka wygląda tak, że bardzo często wygląda tak, że jeżeli przeczytamy jakąś książkę, czy przejdziemy jakieś szkolenie, no to może z 30% tej wiedzy zostaje na trwałe, a cała reszta gdzieś tam umyka, albo w ogóle nie wyłapujemy jej, albo zapominamy po jakimś czasie, no i później pamiętamy, że coś było gdzieś w jakiejś książce, czy na jakimś szkoleniu, ale teraz co, robić je od nowa całe?
Więc warto jest przynajmniej sobie notować jakoś tak hasłowo, żeby wiedzieć, gdzie wrócić, czy gdzie szukać informacji. Ale teraz robię bardzo dużo notatek i mi to bardzo pomaga. Wielokrotnie do nich wracam. Więc radzę notować, ile się da. Zwłaszcza, że w sumie te języki, na przykład Ruby i też w sumie SQL jest taki zdradziecki, bo ta jego składnia jest taka dosyć, no tak dobrze się czyta, nie? I Ruby'ego w sumie i SQL'a, że tak sobie czytasz ten kod, no tak, no oczywiste, no rozumiem, co tu się dzieje, nie? Wybiorę sobie takie kolumny stąd, tamtąd, nie? No wszystko jest oczywiste. Ale później jak mamy coś napisać, nie? Sami, tak od zera, kurde, tam jeszcze jakiegoś joina wrzucić gdzieś, jakieś warunki, to już nie jest wtedy tak łatwo, nie? No bez angielskiego, zwłaszcza w środowisku rubiowym, to sobie nie wyobrażam. Nie wiem, czy w innych językach być może jest ciut łatwiej, ale ogólnie bez języka angielskiego będzie bardzo ciężko. W środowisku rubiowym to praktycznie większość klientów to są klienci zagraniczni. Bardzo często taki programista jest oddelegowywany do bezpośrednich rozmów z klientem. Nie ma jakiegoś kierownika projektu, który by był takim pośrednikiem. A czy to lepiej czy gorzej? Chyba nie. W sensie, że nie ma project managera? No. No to chyba tutaj odpowiem dyplomatycznie, zależy, bo naprawdę ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. To zależy i od tego, jaki to jest programista, i od tego, jaki jest projekt. Bardzo jaki jest menadżer, tak. Bo jeżeli on ma być tylko figurantem, no to bez sensu. Tak? Czyli prawdopodobnie sytuacja jest taka, że jeżeli mamy trzech, czy czterech, czy pięciu doświadczonych programistów, którzy jeszcze współpracowali ze sobą wiele lat i dogadują się bez słów, no to właściwie to prawdopodobnie nie ma o czym gadać i jeszcze mogą się dogadać z klientem. No to oni jakąś część swoich czasu, czy oddelegują jakąś osobę ze swojej grupy, która będzie kontaktować się z klientem, to bardzo dobrze zadziała. Tam nie ma co cudować z jakimiś narzędziami do zarządzania, nie wiadomo co. Ale jeżeli, nie wiem, jakiś jest większy, powiedzmy, projekt, w którym jest dużo osób do ogarnięcia z różnych krajów jeszcze, jakoś to trzeba rozplanować, no to taki kierownik projektu może bardzo pomóc i jednej, i drugiej stronie. Nie wyobrażam sobie klienta, który rozmawia z 20 programistami i też nie wyobrażam sobie, jak programiści w grupie 20 są w stanie zaplanować sobie sami między sobą zadania. Także no to jest zależy od wszystkiego właściwie. No i to, o czym wcześniej wspominałem, krytycznie podchodzić do wszystkich informacji medialnych. Ja już mam alergię po prostu na nazwy tych wszystkich szkoleń albo jakichś reklam różnych bootcampów czy firm szkoleniowych. Jak widzę, że tam nie wiem, od zero do dewelopera w 40 godzin, od zero do hero do 20 godzin i zostań junior devem, nie wiem, w godzinę. Po prostu to mnie denerwuje, bo to krzywdę ludziom robi, nie? To jest, ci ludzie naprawdę w to wierzą, no bo czemu by mieli nie wierzyć, jak dopiero zaczynają, nie znają rynku. Rzucają później pracę, idą na bootcampy, które bardzo dużo pieniędzy kosztują. Nie mówię, że to jest złe, bardzo często to są dobre rzeczy, ale uważać. Właśnie dlatego też chodzić, pytać, uważać na te informacje o zarobkach, zwłaszcza osoby, które pracują na etacie i będą przechodzić na działalność, a tak na pewno, znaczy prawie na pewno jako programista będzie się pracowało na działalności. Trzeba pamiętać, że bardzo często to jest związane z tym, że nie ma urlopów, nie ma chorobowych. Trzeba płacić za prowadzenie działalności, więc jak się zacznie odliczać od tej pensji, która figuruje tam,
na ogłoszeniach, to nagle już przestaje być to takie fajne. No niestety w Trójmieście no, nie radzę. Znaczy bardzo ubolewam, ale w tym momencie nie ma ani jedno, no NetGuru. NetGuru właściwie im to jest obojętnie, z jakiego miasta się pracuje, ale poza NetGuru nie ma, wydaje mi się, ani jednej firmy, która by zatrudniała na poziomie takiego bardzo początkującego programisty. To znaczy, to się zmieniło chyba w NetGuru, bo jak kolega zaczynał, to musiał się do Warszawy przeprowadzić. Kiedyś drugi tylko nie miał do pytania chyba. Przynajmniej na miesiąc. No, no dokładnie. Ale taki tak ciężki, że firmy biorą wstępne. Ale chyba nie zatrudniają, nie? Może jak tutaj, ale mają swój program mielski. Zresztą to było pół roku przed rokiem. Program i tego z tego programu biorą. Ale to nie jest tak, że nie zatrudniają, tylko że się ten program pozbyt. Z InfoShare'a? Chyba? Tak. Jakoś tam. No. Ja jakoś tak pracuję z tym. Ale zdanie, w którym się nie radzę zaczynać od drugi, to znaczy, że radzisz zaczynać od innego języka w którym mieście? Czy to nie. No tak, w sumie jeżeli ktoś by był z Warszawy, no to prawdopodobnie to by mogło się udać. W Trójmieście ja bym nie wziął odpowiedzialności za to, żeby powiedzieć, polecić komuś, ucz się Lejsów, będzie super, nie? Jeżeli jego celem jest znalezienie zatrudnienia i nie przeprowadzanie się, to bym to nie radziłbym mu Ruby. Prawdopodobnie dużo prędzej, nie znam aż tak bardzo rynku w innych technologiach, ale prawdopodobnie łatwiej będzie w jakichś frontendowych technologiach, albo nawet zauważyłem, że jakoś tak ostatnio chyba więcej jest Pythonowych, więc... No dokładnie, tak mi się wydaje też, że jeżeli chodzi o nawet Pythona, właśnie Pythonowe, tak, mam znajomych, którzy zaczęli programować i są na juniorskich takich stanowiskach Pythonowych, więc tu zaczyna się dużo dziać. I prawdopodobnie, gdyby ktoś się uparł na backend, no to chyba to by było dobre rozwiązanie. Nie, na pewno nie jest to praca dla wszystkich. Też znowu te przekazy medialne mogą sprawiają, że ludziom może się wydawać, że właściwie jest to super praca, w której tam nie, no, za dużo nie trzeba robić. Właściwie jak się jest programistą, no to już przychodzi się do firmy i za samo to dostaje pieniądze, że no, jest się przecież programistą. A tutaj no, trzeba się przygotować na to, że praktycznie, a nie każdy to lubi, praktycznie codziennie jest się sprawdzanym. Codziennie oddajemy swój kod i jesteśmy recenzowani przez kogoś. I bardzo często, zwłaszcza na początku, jest to zwracanie uwagi, jest to wytykanie błędów, jak się nie daj Boże jeszcze trafi na jakiegoś, dyplomatycznie mówiąc, delikatnie, mało dyplomatycznego seniora, czy kogoś, kto recenzuje nasz kod, no to ta praca może być bardzo ciężka dla psychiki. Więc ja nie mówię, że jest to najcięższa praca i że inne nie są tak ciężkie psychicznie, ale jeżeli ktoś się nastawia, że dobra, przyjdzie, będzie sobie coś tam klikał i nic się nie będzie działo, on może się zamknąć gdzieś tam w kącie i nie będzie musiał wysłuchiwać żadnej krytyki, to nie tu. Może w dużym korpo, no może. No może jakoś się uchwał. Że ci będzie odpalał $200 miesięcznie, będzie zgarniał
No ale najczęściej wygląda to tak, że męczymy się z jakimś kodem, znaczy najczęściej, bo bardzo często wygląda to tak, że męczymy się z jakimś kodem, sfrustrowani, nic nam nie wychodzi na przykład, wreszcie zrobimy, że to działa, wysyłamy kod na code review i na przykład ktoś mówi na scenie, że to jest wszystko do bani i w ogóle, że to ma być inaczej, nie? Więc jak ktoś ma kilka dni takich pod rząd, no to i słabą psychikę, nieprzygotowaną na to, to bardzo szybko może skończyć. I będzie wtedy szukał albo drogi ucieczki z firmy, albo z projektu. Jestem w stanie zrozumieć niektórych, dlaczego. Wcześniej się dziwiłem, to sobie myślałem, o, jest programistą, kurczę, dlaczego on narzeka, nie? Ale teraz jestem w stanie ich zrozumieć. Pistacje się skończyły. No i uważać, bo jeżeli ktoś się nastawia na to, że jak już przejdzie tą drogę i osiągnie cel, to wtedy już będzie luzik, to niech się nie... To niech uważa, bo tej pracy prawdopodobnie będzie jeszcze więcej. Będzie, a przynajmniej tyle samo. Więc to nie jest tak, że po tym okresie możemy sobie odsapnąć. Czeka nas jeszcze więcej pracy. No i nie wszystko naraz. Znam wiele osób, którzy zabierają się za jedno szkolenie, a później ktoś im powie, że to fajne szkolenie, tamto fajne szkolenie, ta technologia fajna, a nie jednak ten język programowania jest lepszy i tak naprawdę po kilku miesiącach wszystko zaczęliśmy, a niczego nie skończyliśmy, niewiele posunęliśmy się do przodu. Uważać z tym. No i wybrałem trochę szkoleń i różnych takich materiałów do nauki, ale naprawdę ciężko jest to jakoś zebrać, ciężko jest też wybrać jakieś pojedyncze rzeczy. I tak, żeby dać komuś jakąś listę, dobra, to przejdziesz i to wystarczy. Próbowałem, to ciężko mi było przypomnieć w ogóle, z czego korzystałem. Umowa czcionka. No to, ale to jest, jak ktoś będzie chciał, to później na slajdach może sobie linki ściągnąć. To, na Slacku był ten link. Tak, był ten link, to jest, ja go wrzuciłem, to był ten artykuł, bardzo żałowałem, że go wcześniej nie przeczytałem, bo naprawdę warto go przeczytać przed i później wracać do niego co kilka miesięcy, zwłaszcza jak jest taki dołek w tym czasie nauki. Bardzo fajnie on opisuje właśnie, jak to jest. Wydaje mi się, że to szkolenie, czy jakieś szkolenia takie z tych, powiedzmy, lepiej ocenianych z Udemy, są całkiem niezłe na początek dla osoby, która kompletnie nie wie, co się dzieje w terminalu, nie wiem, wszystko jest dla niej czarną magią, zaczyna od kompletnego zera, bo te szkolenia faktycznie prowadzą, tak powiedzmy, za rączkę od zera. Więc to mógłby być dla wielu osób początek, dosyć dobry początek. No, klasyka tutaj to jest Michael Hartz ze swoim Ruby on Rails tutorial. To gdzieś może nie zaczynałbym od tego, jeżeli zaczynałbym od zera, no to raczej nie od tego, bo może być to zbyt gruby materiał. Ale później gdzieś jak najbardziej, bardzo dobre nawyki uczy robienia na przykład commitów, czy jakiejś dobrej jakości kodu. Pamiętam, że ta książka też dla mnie to był taki efekt wow, że jak się coś robiło tam, tak, to wow, jest efekt, coś tam się dzieje. Wiadomo, że za rączkę prowadzona, ale to był jakiś, właśnie z tego co pamiętam, to był projekt tam, też była taka faza, że to był projekt jakiś ciągnięty. No tak, tam można, to jest za darmo dostępne, można też kupić to w e-booku i też wykupić film, więc jeżeli ktoś lubi i chce zainwestować, to może tam sobie dobrać opcję taką, jaką mu będzie potrzebna. No i Odin to jest coś, co poznałem dopiero gdzieś na końcu i bardzo żałowałem, bo gdybym miał wybrać jedno źródło,
to Odyn by był najlepszy, myślę. Ale przez to, że to jest jedno źródło, które ma właściwie wszystko w sobie i podlinkowane najważniejsze materiały i bardzo dobrze rozplanowane, to przejście całego Odyna, to jest, oni chyba sami to szacują nawet na kilka tysięcy godzin. Więc mam ambitny plan, żeby kiedyś jakoś to przejść. Tak, raczej szybciej lub wolniej. Bo naprawdę wartościowe materiały tam są i na pewno bym coś z tego wyniósł. Nawet czasami tam zaglądam, jak nie wiem, które materiały wybrać, a chciałbym sobie coś powtórzyć z podstaw, to czy nie wiem, czy SQL-owe rzeczy jakieś, czy RSpec-owe, czy zwykłe związane z HTML-em, CSS-ami, no tam jest właściwie wszystko. Ze screencastów bardzo lubię Go Rails. Railscasts, no to jest kolejny klasyk gatunku. O dziwo jeszcze jest aktualny. W sensie, no oczywiście to już nie te wersje oprogramowania, ale w dalszym ciągu bardzo rzadko jest tak, że kompletnie jakiś odcinek się nie nadaje, bo już jest tak stary. Więc często, jeżeli mam jakiś temat... Tak, ja ogólnie bardzo lubię takie screencastowe rzeczy i filmy, więc jeżeli mam jakiś temat do nauki, no to sobie właściwie wszystkie te puszczam rzeczy. Z podcastów do posłuchania na słuchawkach Ruby Rogues, no to oni są najbardziej aktywni. Radzę dużo słuchać podcastów, nawet jeżeli, to tak samo jak z meetupami, no nawet jeżeli nie rozumiemy, o czym oni tam gadają, to i tak ich słuchać. Osłuchamy się po pierwsze z angielskim, po drugie z terminologią, z jakimiś technologiami. Gdzieś w pewnym momencie zaczniemy łapać, o czym oni mówią, albo coraz bardziej. Ale nawet jeśli nie, to warto sobie słuchać gdzieś tam pasywnie, niech to leci sobie na słuchawkach przy okazji do czegoś. Start Here FM jest takim, już chyba nie jest aktywny ten facet, ale w tamtym okresie bardzo mi pomógł, bo on takie ma trochę psychologiczne, trochę może coachingowe podejście i w momentach, kiedy nie miałem za bardzo pomysłu, jak sobie rozplanować tą naukę, czy co dalej robić, to on podrzucał fajne pomysły. Więc te jego odcinki, i są też dedykowane odcinki dla Ruby on Rails, ale myślę, że większość z tych tam nawet dotyczących JavaScriptu warto jest posłuchać. Dużo dobrego można wynieść. 5x5 to, no to już taki mniej aktywny. Z polskich DevStyle Maćka Anisarowicza. Tam wybierałbym jakieś tematy, bo wszystkiego się pewnie przesłuchać nie da. Code Stories był bardzo fajnym podcastem, ale chyba już to osoby z NetGuru go prowadziły. I bardzo fajnie go prowadziły, bardzo podobał mi się ten układ. Właściwie jak chciałem jakiś temat zrozumieć, czy coś posłuchać, to taki jeden odcinek Code Story, który tam trwał godzinę, to był w stanie mi odpowiedzieć na większość moich pytań takich wysokolevelowych, które miałem. No i szkoda, że już od dawna nie było żadnego odcinka, więc przypuszczam, że nie są aktywni, ale te stare też są fajne. SoloLearn jest całkiem fajną aplikacją, taką do telefonu gdzieś tam, jak się jedzie albo gdzieś czeka na coś. No, nie nauczymy się programować z tego, ale można sobie odpalić kilka kursów, znaczy jakieś tam ścieżki i to będzie nam przypominało różne rzeczy, albo gdzieś tam poćwiczymy sobie coś w przerwach. Wybrałem jedno szkolenie z RSpec-a, bo jakoś tak nie pamiętam, że jak chciałem zrozumieć RSpec-a i ogólnie całe testowanie, to nie mogłem znaleźć nic ciekawego. No, znaczy nie mogłem znaleźć czegoś, jednego materiału, który by mi pozwolił się tego nauczyć. To jest najlepsze, co znalazłem, wydaje mi się, aczkolwiek no też prawdopodobnie nieidealne. Ale no,
z tematem testowania jest o tyle trudno, że każdy to robi inaczej, każdy ma inny sposób, każdy ma inne nazewnictwo i na takim poziomie jak ja byłem, no to naprawdę ciężko się połapać w tym wszystkim. To pamiętam, że po tym szkoleniu było już dużo lepiej. No, dla takich świeżaków, którzy zupełnie nie są obyci z Linuxem i terminalem, to jest całkiem niezłe, myślę, szkolenie takie, żeby mieć tam jakieś podstawy poruszania się po terminalu. To jest tego samego autora, co u góry. Chociaż nie jestem pewien, ale na pewno z tej samej strony, Hartla, tak mi się wydaje. No i świetne szkolenie, znaczy nagrywka z warsztatów ragnarsoronowych Michała sprzed chyba 6 lat. Maciek tam jest uczestnikiem. No po prostu rewelacja. Dla mnie, jak nie mogłem zrozumieć tych wszystkich map, injectów i tak dalej, to ani wcześniej, ani później nie znalazłem nigdzie takiej dawki skondensowanej wiedzy i tak naprawdę te wszystkie zadania, no to po prostu rewelacja. Aż sobie później spisałem i ćwiczyłem na nich do momentu, aż wszystkie wiedziałem, jak rozwiązywać. I nigdzie indziej nie znalazłem tak fajnie zebranych informacji. Że Michał ma talent do uczenia i przekazywania wiedzy tak w prosty sposób, że bo przedstawić coś tak, żeby nikt tego nie zrozumiał, bo to mi się wydaje, że ten sztuka. Także szczerze polecam. Mam nadzieję, że Michał tego nie ściągnie. Jest on dostępny na YouTubie. Tak. No i gdyby ktoś chciał iść ścieżką JavaScriptową albo miał za dużo czasu i jeszcze chciał poznać bardzo dobrze JavaScripta, no to taki trochę clickbaitowy tytuł, ale jak sobie go poczytałem i później przejrzałem, co tam jest proponowane, to całkiem fajne taka roadmapa, od czego zacząć, jakie szkolenia wybierać, jak po kolei. Bardzo, bardzo fajne. No i tyle właściwie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Bardzo było warto. Nawet jak jestem teraz mega sfrustrowany, a czasami tak się zdarza, to jeszcze nie miałem takiego dnia, żebym pomyślał sobie, że kurde, po co mi to wszystko, nie? Ani jednego. To już nawet nie jest tak, że ja jakieś wypieram to, tylko tak jak sobie wstać pomyślę, to no to nie było takiego momentu, żebym żałował, że to zrobiłem. Może dopiero na razie minęło pół roku, to też jestem w sumie. O, to od razu mogę powiedzieć, że... No, nowy wniosek, że to jest piękne. No. To jest komentarz. Programowanie to jest jeszcze idiotą i Bogiem tak naprawdę w podstawie 5 minut. O tak, no to dokładnie. No, jak coś mi się uda zrobić, to mi się wydaje, że no super, nie? Generalnie. A potem nie działa. A jak coś nie działa, to mi się wydaje, że jestem beznadziejny do niczego. Ale zanim zacząłem pracę, to wydawało mi się, że Jezus Maria, jak pół roku ja już będę programował, no to kurczę, to ja już będę tam takie rzeczy programował, wszystko będę chyba wiedział. No jak można, 8 godzin dziennie programuję. Jak sobie teraz pomyślę, że jestem pół roku i ile umiem, to ile, albo inaczej, ile jeszcze nie wiem, no to można się podłamać trochę, nie? Ale pocieszam się, że... W 6 latach człowiek myśli tak samo. No właśnie, także trochę się pocieszam, że... Odkrył jeszcze więcej dziedzin, nie? Trochę o tym wspominałeś, ale no to wszystko wymaga trochę zdjęcia takiej blokady, bo ja jak zaczynałem, no to też nie miałem studiów kierunkowych, to było takie trochę, czy w ogóle, nie miałem rozeznania w ogóle, czy to ma sens, bo na przykład w branży, jak robiłem studia biotechnologicznej, to tam ktoś z jakimś innym wykształceniem, bez papieru, to nie ma, najlepiej to jak karierę robisz i marzą ci się jakieś kierownicze stanowiska, to doktorat,
No i też miałem taką blokadę, czy w ogóle, no nie wiem, warto. Tutaj jeszcze wspominałeś po 30, nie? Więc też tak się człowiek zaczyna zastanawiać, szczególnie w twoim przypadku, gdzie już tą karierę miałeś wypracowaną i no i było całkiem nieźle, nie? Mhm. Więc czy długo zajęło ci zdjęcie takiej mentalnej blokady, że no coś cię tak jednak trzyma, że może nie. Że może nie, bo może już to nie jest ten czas, może to się nie zepnie. Właśnie mi bardzo dużo dało to, że ja miałem ten komfort psychiczny i tą stabilną pracę. Więc nie miałem noża na gardle, nie? I nie byłem zdesperowany. Więc na początku przez te pierwsze miesiące, miało być przez pierwsze miesiące, ale to szybko mi się zamieniło w takie, że ja sobie sam zacząłem nakładać taką presję. Ale wcześniej to było takie, no dobra, będę się uczył i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trudno. I mogłem sobie na to pozwolić. Nie? Także to dlatego o tym wspominałem, że to daje taki komfort i też taki czas na to, żeby spróbować. Nie? Po kilku miesiącach jakbym zobaczył, że Jezus Maria, nie, no to po prostu męczarnia. No to straszne to jest ta nauka, te klikanie, siedzieć przy komputerze trzeba. Nie? No wiesz, no żona na mnie patrzy i mówi, Jezus, ja bym tak nie mogła siedzieć. Nie, nie, ja znam też ludzi, komputerze, którzy jasno powiedzieli, że jak ktoś by miał siedzieć tam przed komputerem tyle czasu, są ludzie, którzy na przykład preferują, nie wiem, jeździć, ludzi poznać, rozmawiać. I to jest okej. Okay. I dlatego to chciałem też, zwracałem na to uwagę, że każdy musi pod siebie spojrzeć. Nie? Właśnie, bo jest trochę ta propaganda sukcesu, że tak. Nie, zostań programistą, nie, tak, to jest super przyszłość. Nie dla wszystkich. Jest wiele zawodów, coraz więcej, że pracujesz w komputerze. To się zmienia z czasem. Pracownik dzisiejszy to pracownik. Ale czasami dochodzi ta frustracja, nie? Że tu jest jakaś jedna literówka czy coś, nie? I no niektórzy już też tego po prostu nie wyłapią. No także idealnie jest dać sobie ten okres kilkumiesięczny i sprawdzić, czy nam się to w ogóle podoba. Czy my chcemy, czy my tak chcemy, nie? Ale być, najważniejsze to jest przez cały ten czas być uczciwym ze sobą. Dobra, nie miałeś żadnego ryzyka, czyli nie miałeś noża na gardę. Skąd brałeś motywację, żeby wyjść ze strefy komfortu? Bo sam mówiłeś, że byłeś na wysokim stanowisku. Co był taki driver, który sprawił, że chciałeś iść dalej i powiedzieć, dobra, okej. Okay. Myślę, że to było ileś tam czynników, wiesz, które się złożyły. Nie? Raz, że bardzo mi się podobało ogólnie praca programisty i programowanie, to raz, ale to by było nic, bo tak jak wcześniej miałem takie próby nauki programowania i one spełzły na niczym, to za chwilę się kończyły. Tak tutaj już dorosłem do takiego momentu, że widziałem, że jak już zostanę w tej pracy dłużej i w tej branży, to już tego prawdopodobnie nie wyjdę, zostanę tam do emerytury. Ja się zastanowiłem, czy ja chcę być na emeryturze, do emerytury w tej pracy i robić to, co teraz robię. A czy nie masz też takiego przeświadczenia, że ciężko to jest ocenić, nie? Że koderka to jest też zajęcie do jakiegoś wieku? Nie. Dziesiątka, piątka powiedzmy. Czy nie będzie tak, że te młode wilki... Ja nie wiem. O to, że to jest praca, która wymaga nieustannego angażu i rozwoju, tak mi się przynajmniej wydaje. A są branże, gdzie przez ileś lat dokradziesz się posadki, siedzisz tam jako kierownik, nie wiem, produkcji, zakładu. No to na pewno. Nie? Czy tam coś, co ogarniasz? Na pewno, no to trzeba się na to nastawić, nie? Że jest ciągła nauka. I a odpowiadając na wcześniejsze pytanie, wydaje mi się, że to nie tyle koderka jest jak gdyby do pewnego wieku, co wydaje mi się, że ludzie po prostu potrzebują zmiany w pewnym momencie. I tak jak wiele osób po, nie wiem, 12 latach kodowania przenosi się na kierowników projektów menadżerów czy jakieś stanowiska menadżerskie, tak ja będąc na stanowiskach menadżerskich idę do kodowania. I z seniora schodzę na juniora. I dla mnie jest super, nie? Się słabym menadżerem, albo można być słabym programistą i stać się dobrym menadżerem. No to swoją drogą, ale wydaje mi się po prostu, że człowiek potrzebuje jakiejś odmiany co jakiś czas, a przede wszystkim, przynajmniej u mnie, ja potrzebuję mieć jakiś cel, ja muszę mieć jakiś cel i muszę mieć jakieś, i chcę mieć jakieś perspektywy. Więc jeżeli ja przez
Ja zastanowiłem się nad swoimi ostatnimi latami i widziałem, że nic się nie dzieje. Nie posuwam się do przodu w żadnym aspekcie mojego życia zawodowego. To chciałem coś po prostu zmienić. A programowanie wydało mi się najlepszym i najsensowniejszym kierunkiem z tych opcji, które miałem. Ja miałem inne jakieś pomysły takie swoje, tam, które próbowałem mniej lub bardziej, ale nic mi aż tak sensowne i tak nic mi aż tak się nie podobało, jak to. No i bardzo się cieszę, że w ogóle to było możliwe. Z mojej strony, w sumie tak patrząc, bo wydaje mi się, że teraz trochę ten rynek juniorów został popsuty przez te kampy, przez inne rzeczy, to się zrobił taki motywacja jest finansowa, a nie to, czy ktoś chce to robić. Na przykład taki pracownik w sumie, jakby się zastanowić, jak ty, masz już jakieś wysokie kierownicze stanowisko, za które dostajesz na pewno dobre pieniądze, więc czynnik finansowy odpada, to jest wręcz degradacja, nie? Więc skoro się na to decydujesz, no to musi to coś innego za tym stać też, nie? No tak, no. To jest też... No prawdopodobnie zajmie mi kilka lat dojście do pułapu finansowego, na którym byłem, nie? Ale... To, co chcesz, no nie to, co musisz. Ale właśnie, pomyślałem sobie, że jak będę miał te 60, 70, 80 lat i spojrzę wstecz i to taki rok, dwa czy trzy lata, to jest nic. No. Nie? A gdybym tego nie zrobił, to bym później żałował. No na pewno bym żałował. No i też to pewnie gdzieś tam, no ja i tak już w takim wieku, gdzie nie wiem, czy po 40 to już mogłoby być, to już dużo ciężej prawdopodobnie. To już jesień życia i jedną nogą. Cześć. Ja wychodzi w rękę. Wiesz, domyślam się, że może ktoś tak myśleć, no ale jak dojdzie do tej 40 i przejdzie, no to zweryfikuje. Ta perspektywa się zmienia. Ale ktoś dożywa do 40. Starsza młodzież jest łatwiej niż 40, ale mając 40 jest łatwiej niż mając 50 i tak dalej. Słuszny argument. I też od razu radzę po pierwsze być uczciwym względem siebie i w zastanowieniu się nad tym, nad swoją na przykład ścieżką kariery, ale bardzo radzę nie tkwić w błędzie. Jeżeli stwierdzimy, że coś robimy źle, to jeżeli to, co się dzieje, to stwierdzimy, że to nie jest ok, to nie tkwić w tym, bo się wykończymy psychicznie i wykończymy przy okazji wszystkich naokoło. Nie robić rzeczy w studiu. Zrobiłem, nie wiem, 5-letnie studia. Jakie tam miałeś? Ja miałem biotechnologię. Biotechnologię i 5 lat kariery w jakiejś firmie biotechnologicznej. No to przecież już tego nie rzucę, nie? Albo... Znaczy ja miałem też taki sam problem, bo to był jakiś, no powiedzmy, mój jakiś wysiłek. Ja, to nie było tak, że ja się nie angażowałem, że nie czułem tego. Ja to czułem, tylko realia mnie później zweryfikowały i mogłem robić takie prace, w których nie do końca bym się odnajdywał i nie były to dla mnie rozwojowe prace. No i jak się zaczyna dorosłe życie, to trochę czynnik finansowy też zaczyna wchodzić. No, u mnie to było prawie 12 lat doświadczenia jako kierownik projektu, kierowania projektami i teraz... I co, tak rzucisz to? Nie? No to... No ale jak się zastanawiam i nie chcę tego robić dalej, no to czemu nie? Czemu nie? Ale te no tak, zwłaszcza, że ja wcale się nie obrażam na przykład na PM-owanie i na jakieś menadżerskie stanowiska i być może za 10 lat znowu w drugą stronę to pójdzie. Także to co chyba... I tu nie ma co. Teraz są takie czasy, że trzeba się nastawić na zmianę. To już nie tak jak kiedyś, jak nasi rodzice szli do pracy i siedzieli w jednej firmie od praktycznie początku swojej kariery do końca. W jednej firmie w tym samym miejscu. Już nie te czasy. No to trochę też tak jak było na Steve Jobs powiedział, że te kropki się łączą, że na początku robimy jakieś rzeczy, tak jak on opowiadał coś tam o czcionkach, że się tym interesował, kaligrafią czy takimi rzeczami, no i to później wpłynęło na czcionki powiedzmy w OSX-ie i tak dalej. Tego nie widzisz jak to robisz, ale później w jakimś czasie te kropki się zaczynają łączyć i to się jakoś przeplata, nie? Także... Jeszcze jakieś pytanka? Gratuluję. Ta kropka, w rogu co jest? Gdzie? Tam w rogu.